Udało nam się osiągnąć cel i dopłynąć do 454 kilometra, czyli osiągnąć kilometry, które zostały dla nas narzucone przez Księgę Rekordów Guinnessa. Czekamy teraz na certyfikację i tak naprawdę wszystko się udało pozytywnie. Jesteśmy już w domu po naszych zawodach. Pierwsze 10-15 dni były naprawdę w porządku, bo codziennie coś się nowego działo, więc ten dystans mnie jakby nie codzienny nie nudził, nie męczył. Potem przyjechała moja kochana żona z synkiem i z mamą, więc jakby tydzień też mi zleciał bardzo szybko, bo cały czas coś się działo. No a od 20 dnia zepsuła się strasznie pogoda i było ciężko ogólnie. Pierwszy dzień 6 kilometrów, myśleliśmy, że jak tak dalej pójdzie, to będziemy się pakować i wracać do domu. Ale jak przekroczyliśmy granicę tych 300 kilometrów, które ustaliliśmy na samym początku jako temat wsparcia Miłosza i zrobienia całej tej akcji, żebyśmy tu razem mogli coś podziałać, no to już byliśmy spokojni, że to, co tam zakładaliśmy na samym początku, nam się udało, a reszta to jest tylko taki dodatek, więc ja też miałem trochę spokojną głowę i brnąłem. Ale już jak było blisko, to staraliśmy się zrobić wszystko, żebym dopłynął do samego końca. Tak, rzeczywiście dystans uległ zmianie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ta granica 300 km była taką najbardziej istotną dla Janusza, też w sensie nastawienia na kolejne. Tak jak Janusz powiedział, po tych 3 tygodniach przyszła zupełna zmiana pogody i myślę, że to było takie najbardziej trudne wyzwanie dla Janusza i fizycznie, i psychicznie, dlatego że warunki były naprawdę mało ciekawe. Zresztą to widać świetnie na naszych filmach, które staraliśmy się codziennie wrzucać, ale tutaj wsparcie z naszej strony, wsparcie rodziny i sam szczytny cel w kierunku Miłosza powodował, że staraliśmy się to zrobić i wspieraliśmy Janusza najbardziej jak mogliśmy, a on sobie z tym świetnie dawał radę, także wielkie gratulacje dla niego, bo jest to naprawdę bardzo duży wyczyn i psychicznie, i fizycznie, z czego się bardzo cieszymy, że udało się to osiągnąć. Wypływaliśmy z Januszem tak, jak chcieliśmy, ale no mówię tutaj, te 454 km, które Janusz pokonał, są naprawdę wielkim wyczynem i w świecie nurkowym, i myślę, i mam nadzieję, że również jeżeli chodzi o wsparcie. W ogóle tu chciałbym tutaj pogratulować całej ekipie, w ogóle wielki szacun za to, co zrobili. Jestem tutaj po prostu pełen podziwu dla determinacji Janusza, jego siły charakteru. A co do pieniążków, to tak, trochę pieniążków się udało zgromadzić. Tutaj cały czas można wpłacać, więc mam nadzieję, że jeszcze troszkę urośnie, więc jeszcze raz wielki szacun dla całej ekipy. Ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy oglądali, wspierali, udostępniali, wpłacali. Sponsorom naszym, którzy też dzięki ich pomocy jakby to w ogóle wszystko się odbyło. Miłoszowi za to, że gdzieś tam nam też towarzyszył za każdym razem, to też jakby jest ważne, że nas wspierał, pytał jak nam idzie, więc nie stał obok, tylko był tam z nami. No i ogólnie wszystkim kibicom, którzy nam gdzieś tam kibicowali, to wielkie podziękowania. Można wpłacać dalej na Się Pomaga, bezpośrednio Miłosz Klimczak, lub na naszej stronie internetowej, gdzie też dalej będziecie przekierowywani bezpośrednio na fundację i na tej fundacji będziecie mogli dokonać dowolnych wpłat od złotówki po miliony złotych, które macie na kontach.